Witam Cię na blogu Prosperuj jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze. Wiesz, od czego zaczynamy program Prosperuj jako coach? Co jest pierwszą rzeczą, jaką uczestnicy tego programu robią? Uczestnicy tego programu na początku podejmują decyzję. Decyzję o tym, że zbudują prosperujący, profesjonalny biznes coachingowy. Czyli zanim zaczniemy mówić o tym, co powinno być na ich stronie internetowej, albo jaką specjalizację powinni sobie wybrać, albo jaki marketing powinni wykonywać, jak sprzedawać i tak dalej, to pierwsze, co robimy, podejmujemy decyzję, taką trochę na ślepo. Decyzję, która nie jest oparta na jakichś faktach, że już wiemy, jak to robić i teraz już wiemy na pewno, że ten biznes zbudujemy, tylko decyzję, która jest oparta na naszej wierze w to, że nauczymy się tego robić, że zrobimy to, że jak przyjdą ciężkie momenty, to nie odpadniemy od procesu i że dopóki nie dojdziemy, to po prostu nie spoczniemy. Brzmi to dosyć prosto, jednakże z mojego doświadczenia wynika, że taką decyzję wcale nie jest łatwo podjąć. Ja wiem, że kilka razy w swoim życiu musiałam podjąć takie decyzje, będąc w różnych właśnie programach szkoleniowych, które mnie do tego zapraszały, i widzę po swoich uczestnikach, że to wcale czasem nie jest proste. Dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni, uczeni robić to troszeczkę odwrotnie. Najpierw mówimy, no dobrze, no to ja się tutaj trochę nauczę, spróbuję, wyjdę, zobaczę, co z tego wyniknie, no i mam nadzieję, że mi ten biznes wtedy wyjdzie. Troszeczkę takie słabe podejście. Dlatego, że jeżeli masz podjętą decyzję z góry, wiesz o tym, że jesteś po to na tym świecie, by być coachem, że to jest to, co chcesz robić, że to jest twoje marzenie i że nie chcesz robić nic innego, to po prostu podejmujesz decyzję, tak, drogi wszechświecie, to jest to, ja to wybrałem, będę to robić, proszę, pomóż mi w każdy możliwy sposób tą moją misję i moje marzenie spełnić. Wtedy wszechświat zupełnie inaczej wspiera Cię w tym wszystkim, zupełnie inaczej to wszystko funkcjonuje. Wtedy również Ty inaczej funkcjonujesz, ponieważ nie bierzesz różnych trudności, które na pewno po drodze napotkasz, personalnie do siebie, tylko mówisz, ok, to jest chwilowa trudność, muszę to pokonać, no bo moja decyzja jest jasna. Ja wiem, od czego jestem i wiem, co mam tutaj zrobić. Zapraszam Cię do tego, żebyś zobaczyła i zobaczył, czy masz taką decyzję, jak ona jest silna, czy trudno Ci jest ją podjąć, i zastanowić się nad tym, czy podjęcie takiej decyzji nie pomogłoby Ci bardzo w tym, aby ruszyć w dobrym kierunku. Do usłyszenia.